Bardzo piękny widok. To niesamowite, fantastyczne, że z dachu Muńskiej 12 możemy zobaczyć tak piękną panoramę Poznania. Na zachodzie widzimy doskonale kopułę gmachu dawnej komisji kolonizacyjnej. Dziś to gmach Uniwersytetu Medycznego. Obok fantastyczna i nieprawdopodobna szklana kopuła Bałtyku, ogłoszona w 2017 roku bryłą roku. Obok strzelista wieża kościoła, dawnego kościoła świętego Pawła, już w dzielnicy cesarskiej, bo obok przecież mamy już wystające wieże dawnego cesarskiego poznańskiego zamku. Troszeczkę dalej przykuwa naszą uwagę okrągła bryła Okrąglaka. Niesamowity budynek z lat 50. chyba najsławniejszy w okolicy dom towarowy dawnych czasów. Dalej mamy już budynki Alfy, które zdobią dzisiejszy święty Marcin. A gdy spojrzymy na wschód, to mamy całe stare miasto jak na dłoni. Fantastycznie widać stąd bliźniacze wieże kościoła Bernardynów na Bernardyńskim Placu. Ten dwupoziomowy kościół słynie z tego, że można tam w okresie Bożego Narodzenia zobaczyć największą szopkę w Polsce. Zaraz obok kolejne wieże i potężne powierzchnie zielonkawego dachu. To już poznańska fara, dawny klasztor i kościół jezuitów. Niesamowita uroda, bo baroku rzuca każdego na kolana. Wcześniej widzimy dwie wieże kościoła franciszkanów, który na wzgórzu świętego Wojciecha skrywa sanktuarium Pani Poznania. Obok dominuje nad tym wszystkim ceglana wieża Królewskiego Zamku. Najstarszego, jak chcą niektórzy, ceglanego zamku w Polsce, dzisiaj, niedawno odbudowanego. Obok prawdziwa perła renesansu w Polsce i duma poznańskiego rynku. Ratusz. Ratusz, który na wysokości 67 metrów zawieszonego ma orła, pamiętającego jeszcze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zaraz za nim widać przysadzistą, bielejącą po trosze wieżę kościoła świętego Krzyża. Kościoła, dawnego kościoła ewangelickiego. Dzisiaj katolickiego kościoła pod wezwanie wszystkich świętych, a obok już komin poznańskiej gazowni, najstarszej na polskich ziemiach. Gdy spojrzymy zaraz za kominem, widzimy połać bieli. To nic innego jak sztuczny narciarski stok usytuowany na stoku Kopca Wolności. Dachy najbliżej naszego miejsca, skąd patrzymy na cudowny Poznań, to prawdziwe sądowniczo-prawnicze city. Bo mamy tutaj gmach sądu jeszcze sprzed I wojny światowej, a obok sławny areszt na Młyńskiej, ponad 100-letni, pamiętający niezwykłe postacie, które były jego mieszkańcami. To w nim dokonano ostatniej w Poznaniu egzekucji przez powieszenie. To z tego miejsca wyszedł Artur Greiser, aby dostać się na Cytadelę, widoczną stąd gołym okiem. I tam dokonała się ostatnia publiczna egzekucja w Polsce. Ale wcześniej widzimy dwa potężne barokowo-renesansowe obiekty. To dwa kościoły, które naprzeciw siebie stoją od kilku stuleci na wzgórzu świętego Wojciecha. Jeden z nich, kościół, bazylika mniejsza, kościół karmelitów bosych,
to miejsce, gdzie pochowany został prawdziwy bohater spod Zbaraża, Mikołaj Skrzetuski. Sienkiewicz, pisząc Ogniem i Mieczem, nie wiedział jeszcze i nie znał prawdziwego imienia urodzonego pod Poznaniem bohatera. A naprzeciwko jest kościół świętego Wojciecha, którego podziemiach, zwanych Skałką, pochowane są niezwykłe postacie związane z polską historią. Bo czyż nie byłoby fantastycznie odwiedzić krypty i pochłonić się w sercu Jana Henryka Dąbrowskiego? A i pochłonić się można tam samemu twórcy polskiego hymnu, Józefowi Rufinowi Wybickiemu. Za tym kościołem znajduje się już najstarszy w Poznaniu cmentarz. Cmentarz zasłużonych. Wiele wybitnych postaci, a zaraz za tym jest już ta sławna poznańska cytadela. Serce dawnej poznańskiej twierdzy. To miejsce, które naprawdę warto odwiedzić i z którego można spojrzeć na Poznań i poznać jego niezwykłą, frapującą historię.